Przystępujemy do rozpatrzenia kolejnego pytania, które zostało zadane przez następujących posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pana posła Sławomira Zawiślaka, panią Beatę Mazurek oraz pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego. Pytanie dotyczy możliwej likwidacji PKP LHS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikającej ze skierowanego do Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Pytanie to zostało zadane do ministrowi infrastruktury i rozwoju. Bardzo proszę pana posła Zawiślaka o zadanie pytania. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jak wynika z analizy projektu, jeśli przepisy w tej wersji zostałyby uchwalone i weszłyby w życie, to spółka PKP LHS z siedzibą w Zamościu, legitymująca się najlepszymi wynikami finansowymi w całej grupie PKP, może zostać podzielona, co w konsekwencji może doprowadzić w krótkiej perspektywie do jej upadku i groźby redukcji 1300 obecnych miejsc pracy. Projekt ustawy przewiduje m.in. obowiązek rozdzielenia finansowego i rachunkowego działalności przewozowej od zarządzania infrastrukturą. Zdaniem ekspertów rozdział ten oznacza podział spółki LHS, PKP LHS, a także obowiązek udostępnienia tej dochodowej, ale także i strategicznej dla bezpieczeństwa państwa linii innym przewoźnikom, także zagranicznym. Niestety w projekcie zrezygnowano z przyjęcia możliwej do zastosowania zasady, że zakaz łączenia funkcji przewoźnika i zarządcy nie dotyczy sytuacji, w których linia kolejowa nie przekracza długości 500 km, co dopuszczają przepisy regionalne w zakresie regionalnym. Wyłączenie proponowane w nowym artykule 5 ust. 3b ustawy o transporcie kolejowym jest z kolei na tyle nieprecyzyjne, że na chwilę obecną trudno wskazać, czy dotyczy ono PKP LHS, czy też nie. Mówiłem o ważności tej linii dla systemu obronności. Chciałbym zadać pytania, dlaczego w wyżej wymienionym projekcie nie zdecydowano się na wyłączenie stosowania przepisów ustawy wobec przewoźników zarządzających linią kolejową o długości nie przekraczającej 500 km, czy to jest kolejna niepokojąca, szkodliwa nadgorliwość rządu? I drugie pytanie, czy zdanie zarządzanie infrastrukturą kolejową i wykonywanie regionalnych przewozów kolejowych na sieciach kolejowych lub innych liniach kolejowych wydzielonych o zasięgu regionalnym, sformułowane w projektowanym artykule 5 ust. 3b ustawy o transporcie kolejowym, oznacza, że wyłączona spod przepisów projektowanej ustawy będzie jednak również spółka PKP LHS w Zamościu? Co to znaczy linia kolejowa wydzielona o zasięgu regionalnym? I ostatnie pytanie króciutkie. Czy zostały przeprowadzone konsultacje z ministrem obrony narodowej i ministrem spraw zagranicznych w kontekście ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa? Jakie są wnioski z tych analiz? Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Na pytanie odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pan Sławomir Żałobka. Bardzo proszę panie ministrze. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie i Panowie Posłowie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono zresztą pojawiało się i pojawiać się będzie jeszcze prawdopodobnie w związku z tym, że pracujemy właśnie nad przepisami, o których wspomniał Pan Poseł. I może korzystając zatem z tego, że mam możliwość zwrócenia uwagi na te okoliczności na posiedzeniu plenarnym, bym kilka słów na ten temat również powiedział. Otóż pytanie pierwsze, które dotyczy tego, dlaczego nie zdecydowano się na wyłączenie stosowania przepisów ustawy wobec przewoźników zarządzających linią kolejową o długości nieprzekraczającej 500 km, musi być odniesione do podstawy prawnej tego, czym dzisiaj się kierujemy, formułując przedłożenie rządowe dotyczące zmiany przepisów ustawy o transporcie kolejowym. I otóż prace legislacyjne nad tym projektem ustawy są prowadzone w związku z postępowaniem o naruszenie prawa Unii Europejskiej, które zostało wszczęte w 2012 roku przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. Komisja Europejska uznała, że Polska nie wdrożyła do prawa krajowego przepisów, które regulują warunki prowadzenia rachunkowości przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury, o których mówi artykuł 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/34/UE z 2012 roku.
I Komisja Europejska zakwestionowała między innymi przepis artykułu 5 ustęp 4 punkt 2 ustawy o transporcie kolejowym, wskazując, że przewiduje on odstępstwo od wymogu prowadzenia odrębnej rachunkowości dla działalności przewozowej i dla działalności polegającej na zarządzaniu infrastrukturą przy wykonywaniu obu tych rodzajów działalności przez jednego przedsiębiorcę. I ta dyrektywa jednocześnie przewiduje możliwość łączenia działalności przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury bez konieczności udostępniania infrastruktury kolejowej innym przewoźnikom, a także zastosowania odstępstw od warunków prowadzenia rachunkowości, ale tylko dla tych przedsiębiorców, którzy wykonują przewozy o ograniczonym terytorialnie zasięgu, to mówi się o przewozach miejskich, podmiejskich, regionalnych i jednocześnie na liniach wydzielonych o zasięgu lokalnym, regionalnym lub liniach przeznaczonych wyłącznie do wykonywania miejskich, podmiejskich przewozów kolejowych. I żeby transponować prawidłowo tę dyrektywę, przewidzieliśmy w projekcie ustawy uchylenie artykułu 5 ustęp 4 ustawy o transporcie kolejowym, który dawał prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego prawo do wydawania zgód na odstępstwo od zakazu łączenia działalności przewoźnika i zarządcy przez jednego przedsiębiorcę. I taka zgoda umożliwiała również zwolnienie z obowiązku prowadzenia rachunkowości na warunkach określonych w prawie Unii Europejskiej. W to miejsce chcemy wprowadzić zapis nowy, zapis ustępu artykułu 5 ustępu 3b, który umożliwia prowadzenie takiej działalności połączonej, mianowicie umożliwia łączenie działalności przewoźnika i zarządcy oraz prowadzenie jednolitej rachunkowości w tych przypadkach, kiedy przewoźnicy wykonują przewozy na w sieci o zasięgu ograniczonym terytorialnie, w warunkach właśnie takich miejskich, podmiejskich czy regionalnych i na liniach wydzielonych o takim zasięgu regionalnym lub przeznaczonym wyłącznie do wykonywania w obszarze miejskim lub podmiejskim. I to jest rozwiązanie, które proponujemy. Natomiast Państwo posłowie zwrócili uwagę na sprawę propozycji parlamentu, który przedłożył Parlamentu Europejskiego, który przedłożył propozycję, żeby w linie kolejowe do 500 km również podlegały takim wyłączeniom. Otóż jeżeli chodzi o tę propozycję, to wyłączenie to dopiero jest w fazie prac. Nie zostało przesądzone, czy tak rozumiany zapis znajdzie się w przepisach, które będą nowelizowane, przepisach unijnych, które będą nowelizowane w ramach tak zwanego czwartego pakietu kolejowego. Dzisiaj zresztą w Luksemburgu sprawozdanie z postępu prac przedkłada prezydencja łotewska i nie wiemy, czy taka możliwość będzie ostatecznie stworzona, a ponadto propozycja ta dotyczy tylko łączenia działalności przez jednego przedsiębiorcę, a nie dotyczy spraw rachunkowości, o których również traktuje przedłożenie rządowe. W związku z tym w sytuacji, w której znajdują się nasi przedsiębiorcy, no, nie możemy jeszcze tych rozwiązań zaproponować. I ponieważ prace nad nowelizacją samej dyrektywy 34 przedłużają się, no, musieliśmy oprzeć się na takich regulacjach, które obowiązują. Zatem to jest jakby tytułem wstępu. I teraz odnosząc się już bezpośrednio do tego, czy możemy te rozwiązania, które proponujemy, powiązać ze spółką PKP LHS. W naszej ocenie istnieją przesłanki wskazujące na możliwość zastosowania do tej spółki wyłączenia przewidzianego w artykule 2 ustęp 1 dyrektywy. Ze względu na to, że skala działalności prowadzonej przez spółkę jest ograniczona wyłącznie do jednej linii o długości wynoszącej niecałe 395 km, a przewozy
są prowadzone na wydzielonej sieci. Zatem ponieważ jednocześnie spółka ta świadczy usługi na terenie regionu śląskiego, można przypuszczać, że po wejściu w życie przepisów w kształcie zaproponowanym przez rząd spółka będzie mogła zostać wymieniona w obwieszczeniu ministra infrastruktury. Jeżeli chodzi o konsultacje z ministrem obrony narodowej i ministrem spraw wewnętrznych, to projekt był przedmiotem takich konsultacji i nie sformułowano uwag dotyczących obronności kraju czy nadzwyczajnych zagrożeń dla państwa. Dziękuję bardzo. Panie ministrze. Pytanie dodatkowe zada pani posłanka Beata Mazurek. Bardzo proszę, pani posłanko. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Rozdzielenie rachunkowe jest wstępem do rozdzielenia faktycznego, a tym samym do udostępnienia linii innym przewoźnikom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Ustawa usuwa podstawę prawną funkcjonowania LHS, zapisaną w artykule 5 ust. 4 punkt 2, o której pan minister mówił, obecnej ustawy, na podstawie której Urząd Transportu Kolejowego zezwolił na takie funkcjonowanie, czego nawet Komisja Europejska się nie domagała, prowadząc postępowanie wobec Polski, tym samym nie wnosiła zastrzeżeń wobec PKP LHS. Czy pan o tym wie, panie ministrze, czy pan się z tym zgadza, czy też nie? I kolejne pytanie. Dlaczego wykazujecie państwo szkodliwą nadgorliwość w implementacji regulacji unijnych, które się zmieniają? Ja wczoraj na Komisji Infrastruktury mówiłam o tym, że Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Nilo Jaskimena powiedział, że nie łamie unijnych przepisów dotyczących liberalizacji rynku kolejowego fakt nierozdzielenia instytucjonalnego zarządcy kolejowego od przewoźników kolejowych przez Niemcy i Austrię. Państwo twierdzicie, że jest postępowanie w tym momencie prowadzone. Zgoda, nawet jeśli jest, czy nie uważacie, że słuszniej byłoby poczekać na rozstrzygnięcie, bo przecież Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wie, co mówi, jakie są tendencje do ostrzegania takich wyroków. Dlaczego nie poczekacie na rozstrzygnięcie? Dlaczego chcecie likwidować spółkę, która tak naprawdę jest spółką przynoszącą złote jajka? I co z ludźmi, którzy są tam zatrudnieni? Państwo musicie wiedzieć, że w LHS jest zatrudnionych 1300 osób. Proszę wyjść i powiedzieć, proszę państwa, bez względu na to, jakie rozstrzygnięcia przyjmiemy, bądźcie spokojni, każdy z was, kto dzisiaj pracuje w LHS-ie, pracę dalej tam będzie miał. Dziękuję. Dziękuję pani posłanko. Bardzo proszę pana ministra Żałobkę o odniesienie się do zadanego pytania. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie i panowie posłowie, bardzo dziękuję za to dodatkowe pytanie. Sytuacja jest taka, że naszym zdaniem sformułowania, które zaproponowaliśmy w ustawie, i tak jak zresztą powiedziałem to przed chwilą, dają przesłanki do założenia, że między innymi ten podmiot, o którym mówiła pani posłanka, będzie mógł znaleźć się na liście, którą obwieści minister infrastruktury i rozwoju, jeżeli oczywiście ustawa w takim zakresie weszłaby w życie. Nie dostrzegamy tych okoliczności, o których mówi pani poseł, to znaczy ryzyk, które by mogły spowodować tak drastyczne zakłócenie funkcjonowania spółki. Zresztą decyzje, które wydał prezes Urzędu Transportu Kolejowego wobec podmiotów, które mogą stosować odstępstwa polegające na połączeniu funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury, jeszcze będą obowiązywały, jeżeli ustawa wejdzie w takim kształcie, w jakim ją przedłożyliśmy, przez kolejne lata. Także nie dostrzegamy takich zagrożeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze.